Ale ja dawno tego nie robiłem, naprawdę dawno. Witajcie, ja jestem Mateusz i witam Was serdecznie na kanale, który powstał z inicjatywą rozmowy między twórcą a widzami. Zapraszam. Dzisiaj poruszymy sobie temat odpowiedzialności słowa. Odpowiedzialność. Znamy ten termin, używamy go od dzieciństwa aż po późną starość. Wymagamy odpowiedzialności już od małych dzieci. No, u dorosłych to jakby przez społeczeństwo jest narzucone, że osoba dorosła powinna mieć tą odpowiedzialność. Mamy różne rodzaje odpowiedzialności. Odpowiedzialność w pracy, w domu, w szkole, w życiu społecznym i rodzinnym. Lecz jest jeden rodzaj specyficznej odpowiedzialności, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć. I jest to właśnie odpowiedzialność słowa. Nie ma znaczenia, czy to jest rozmowa telefoniczna, SMS czy mail. Ważne jest, aby zastanowić się, jakie uczucia wzbudzi to, co napiszemy lub powiemy drugiej osobie. Pomyślmy, o ile świat byłby lepszy, gdybyśmy przed tym, co powiemy, pomyśleli choć jeden raz. Mówiąc o odpowiedzialności słowa, chciałbym poruszyć również temat docinania sobie. Zdaje mi się, że w naszym społeczeństwie bardzo mocno zakorzenione jest, żeby rzucić jakąś taką uszczypliwą uwagę. Zastanówmy się, jak niemoralne jest mówienie komuś czegoś, co wzbudzi w nim negatywne uczucia. Reasumując, każdy problem można załatwić rozmową i wydaje mi się to najprostszym rozwiązaniem. Przemyślenie swoich intencji w stosunku do drugiej osoby również pomaga zapobiegać konfliktom. Dzięki za obejrzenie filmiku, a już niedługo widzimy się w następnym filmie. Hej! Witajcie, ja jestem Mateusz i witam Was na kanale, no witajcie i witam, to trochę taki jak masło maślane, nie? O jacie, żeby mi tylko wystarczyło baterii i karty pamięci. Czekaj, czy to się nagrywa? O, samolot wraca. Zaraz będzie szum znowu. Trochę sobie poczekam dzisiaj. Chyba poleciał. Wróci za 10 minut. O, jeszcze ktoś na dworze rozmawia. Ciekawe, czy to będzie słychać na nagraniu.